Błogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszechmogący, oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud,
resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą, powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Oto słowo Boże. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie Zmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił wielkie ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie widzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem. Jak i w innym miejscu. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże. Amen.
Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Rzekł mu Jezus: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ewangelia dzisiejsza mówi o uzdrowieniu człowieka niewidomego, który wierzył, że Pan Jezus może mu przyjść z pomocą. Kiedy słyszał przechodzący tłum i dowiedział się, że idą oni za Jezusem, nie ustawał w wołaniu, nazywając Pana Jezusa synem Dawida, czyli oczekiwanym Mesjaszem. Wierzył i nie tracił ducha, chociaż inni chcieli jakoś go zepchnąć na bok, odciągnąć uwagę Pana Jezusa od Niego. Potem, co prawda, również i oni, kiedy Pan Jezus na Niego zwrócił uwagę, dodawali Mu otuchy. I taka jest psychologia tłumu, że jeżeli jest w dobrą stronę zwrócony, to idzie ku dobru. Natomiast jeżeli w złą, no to myśli tylko o tym, co jest dla niego wygodne i przyjemne. I z tego można też odnieść wniosek do tego,
co my przyjmujemy z tego, co nam dają, czy umiemy właściwie oceniać, co jest prawdziwą wartością, a co tylko próbą narzucania nam pewnego sposobu myślenia, wygodnego dla tego, który chce mu narzucić. I tak jak sam brak wzroku jest wielkim kalectwem, smutną sytuacją tego, który go doznaje, tak też jeszcze cięższym kalectwem jest brak właściwego rozeznania duchowego wzroku, który pozwala człowiekowi rozpoznać prawdziwego mistrza i nauczyciela wskazującego właściwą drogę. Niedawno została beatyfikowana razem ze kardynałem Wyszyńskim matka Elżbieta Różaczacka, która sama straciła wzrok jako młoda osoba, ale nie upadła na duchu, zajęła się tworzeniem pomocy dla podobnie cierpiących niewidomych. Założyła zgromadzenie sióstr franciszkanek od cierpiących i dom, w którym niewidomi uczyli się samodzielnie żyć. Konkretna pomoc, pomoc w znoszeniu trudów życia, ale także bardzo ważna jest duchowa pomoc, wskazywanie ludziom właściwej drogi. Zaczynamy dzisiaj tydzień misyjny. Modlimy się, by dobra nowina o Chrystusie docierała do wszystkich ludzi, ale też ci, do których ona powinna dotrzeć, są nie tylko daleko od nas. Wielu obok nas jest duchowo niewidomych, nie umie rozpoznać prawdziwych wartości. Idzie za fałszywą propagandą cywilizacji konsumpcyjnej, która wmawia, że doznawanie coraz to nowych przyjemności to jest cel ludzkiego życia, że wolność to możliwość postępowania, jak się komu podoba, bez liczenia się z opiniami innych, bez liczenia się z dotychczasowymi wartościami. I to jest duchowa ślepota i nawet tworzenie duchowego kalectwa u tych, którzy ulegają takiej propagandzie. Tymczasem Pan chce nas wybawić z tej ciemności, ciemności grzechu, duchowej ślepoty, tak jak wybawił swój lud z niewoli egipskiej, potem z niewoli babilońskiej. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, prorok Jeremiasz zapowiedział to wyzwolenie, którego doznają nie tylko ludzie zdrowi, silni, ale także niepełnosprawni, potrzebujący pomocy. Pan Bóg chce dobra i szczęścia każdego człowieka i dlatego posłał swojego Syna jako obiecanego Mesjasza, nie tylko Syna Dawida, ale swojego jednorodzonego Syna, równego nam we wszystkim, który przyjął ograniczenia ludzkiej natury, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, jako arcykapłan Nowego Przymierza, złożył swoje człowieczeństwo jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I On nas prowadzi tą drogą, która jedynie może człowiekowi zapewnić prawdziwe szczęście. Jesteśmy wdzięczni za dar Chrztu Świętego, za chrześcijańskie wychowanie, i staramy się iść Chrystusową drogą, ale trzeba także, żebyśmy modlili się za tych, którzy na razie tę drogę lekceważą, żeby i oni zostali uzdrowieni z duchowej ślepoty, żeby poznali Syna Dawida, Syna Bożego, żeby korzystali z tej... Amen.
wszechmogącego Boga, w którym pokładamy naszą nadzieję, z wiarą skierujmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby objawił światu miłość Boga do człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody pozbawione wolności, aby odzyskały swobodę i niezależność. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi niewidomych, aby usłyszeli życzliwy głos zwiastujący pomoc. Ciebie prosimy. Módlmy się z okazji 25-lecia Koła Emerytów i Rencistów nr 3 w Gliwicach za żyjących i zmarłych strażaków i ich rodziny. W intencji Zofii i Adama w 50-lecie małżeństwa, Tomasza o opiekę i łaskę Bożą w 31 urodziny od rodziców. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, świętej pamięci Cecylię, Bolesława, Halinę, Artura, za dusze w czystcu cierpiące o zbawienie wieczne, Helenę, Marka. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoim życiem głosili Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa, racz wysłuchać prośby swoich przybranych dzieci i obdarz nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. All right.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy. Niech ta ofiara, wyraz naszej służby, przyczyni się do Twojej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca przenosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynię i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana,
mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Benedyktem, świętym Janem Pawłem, błogosławionym Stefanem, błogosławioną Elżbietą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami ku Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Amen. 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 Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje jest Królestwo, Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieku. Ogłoszenia parafialne. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień misyjny pod hasłem Spotkaliśmy, więc głosimy. W środę kancelaria parafialna będzie nieczynna. W czwartek przypada święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Tego dnia obchodzi imieniny przewielebny ojciec opat Szymon, który zaangażowany jest również w pracę duszpasterską w naszej parafii jako duszpasterz młodzieży. Otoczmy dostojnego solenizanta życzliwą modlitwą. Spotkanie główne duszpasterstwa młodzieży KARP odbędzie się w przyszłą niedzielę, 31 października. Rozpocznie je msza święta o godzinie 18, po której odbędzie się spotkanie pod tytułem Spowiedź od drugiej strony, spojrzenie z perspektywy psychoterapeuty, które poprowadzi pani Małgorzata Konarska. Jak co roku przed zbliżającym się świętem, przed cmentarzem, znicze i kwiaty sprzedawać będą siostry benedyktynki oraz Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tyńcu. A na cmentarzu 1 listopada odbywa się zbiórka prowadzona przez Radę Parafialną na utrzymanie cmentarza. Zachęcamy do wsparcia. Przypominamy, że członkowie Żywego Różańca, którzy chcą jeszcze złożyć składkę na misję w ramach projektu Żywy Różaniec dla Misji, mogą to uczynić do końca listopada u swoich zelatorów. W kancelarii parafialnej można składać wypominki jednorazowe oraz roczne. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen.